19 marca 1926 roku w Koszarawej koło Żywca zmarła adwentystka Rosalia Hernas, lat 28, żona Pawła. Mąż zmarłej poprosił proboszcza miejscowej parafii, księdza Władysława Godawę, o pozwolenie pochowania jej na cmentarzu w Koszarawej. Proposzcz odmówił, zwołał komitet parafialny, który pod jego wpływem poparł odmowę pochowania adwentystki na parafialnym cmentarzu. Paweł, zdruzgotany śmiercią żony, znalazł się w kłopocie, gdzie ją legalnie pochować. Sprawa dotarła do starostwa w żywcu. Starosta Skwarczyński. Zwrócił się z prośbą do proboszcza Godawy, aby z powodu braku odrębnego cmentarza dla innowierców, w myśl obowiązujących przepisów prawa, zgodził się pochować ją na cmentarzu w koszarawej. Starania starosty nie odniosły skutku. Zaplanowany na 22 marca pogrzeb nie odbył się, gdyż mieszkańcy wsi zajęli zdecydowanie wrogie stanowisko przeciwko pochowaniu rozali na miejscowym cmentarzu. Niektórzy z tłumu rzucili się na adwentystycznego duchownego Jana Gomole, który miał przeprowadzić pogrzeb i pobili go, również pobili jego pomocnika Jana Zastawnego tak dotkliwie, że na skutek odniesionych obrażeń zapadł na ciężką chorobę płuc i wkrótce zmarł. Następnego dnia starosta delegował swojego zastępcę Piotra Widucha do księdza-prałata Michała Kołodzieja w Suchej Beskidzkiej z prośbą, by spowodował proboszcza do poszanowania przepisów prawa. Prałat wydał pismo w którym prosił Godawę o pogrzebanie zwłok na cmentarzu, gdzie grzebie się samobójców i innowierców. Referendarz widuch tego samego dnia przybył z pismem do koszarawej, by uśmierzyć wzburzenie i pogrzebu dokonać. Gdy proboszcz otrzymał pismo od Prałata, przemówił do ludności, że z polecenia Prałata i starostwa ma się zmarłą na cmentarzu pochować. Ale przemówił w taki sposób, że jeszcze bardziej wzburzył zebrany tłum. Ksiądz Godawa odezwał się w te słowa do ludzi: Przyjechał tu pan starosta i prosi mnie. Bym wpłynął na was, abyście zezwolili pochować zmarłą Hernasową na cmentarzu. Czy się zgodzicie? Dalej pan starosta przywiózł mi pismo księdza Dziekana, którym tenże prosi mnie, abym wpłynął na was, byście pozwolili zmarłą pochować na cmentarzu. W miejscu przeznaczonym dla samobójców i innowierców, czy się zgadzacie. Na pytania tak rzucone w tłum, odezwały się krzyki i wycia. Ksiądz cichaczem czmychnął, a rozjuszony tłum zwrócił się przeciwko widuchowi. Opuszczony omal nie padł jego ofiarą i tylko dzięki zimnej krwi zapanował nad sytuacją. Wobec tego stanu rzeczy Pochowanie zwłok hernasowej na cmentarzu w koszarawej było niewykonalne. Również było niemożliwe na sąsiednich cmentarzach, gdyż zamiar taki spotkałby się z taką samą reakcją tamtejszej ludności. Podburzona ludność nie pozwoliła adwentystki pochować nawet poza cmentarzem, i udała się do gmin sąsiednich, by te poparły jej stanowisko. Sąsiednie gminy Lachowice, Hucisko, Przyborów rozstawiły czaty na drogach, by pilnowały, aby jej nie pochowano na ich terytorium. Kolejnego dnia starosta Żywiecki telefonicznie przedstawił problem urzędowi wojewódzkiemu w Krakowie. Dzięki wsparciu wojewody krakowskiego. Udało się w końcu uzyskać zgodę proboszcza w żywcu na pochowanie hernasowej na cmentarzu parafialnym w żywcu. Witam na YouTube, adwentyści Kalwaria Zebrzydowska. Jeśli chcecie być powiadamiani o naszych nowych programach, naciśnijcie dzwoneczek. Jeśli lubicie nasz kanał i uważacie jego treści za wartościowe, kliknijcie na słowo subskrybuj, jeśli oczywiście nie zrobiliście tego wcześniej. Uprzejmie prosimy o wsparcie naszej działalności, abyśmy mogli docierać do coraz większego grona słuchaczy. Tym, którzy nas wsparli, dziękujemy i zapewniamy Was, że Wasza pomoc. Zostanie mądrze wykorzystana na zakup potrzebnego sprzętu, podniesienie poziomu nagrań i reklamę. Numer konta i wszelkie potrzebne informacje znajdziecie w opisie naszego kanału. To, co jeszcze dobrego możecie uczynić, to przesyłajcie nasze filmy, linki i namiary rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Zostawiajcie komentarze pod programami i piszcie do nas. Jeśli by ktoś chciałby się spotkać, jest to możliwe. Jeśli dzisiejszy film Wam się spodoba, łapka w górę. Dlaczego proboszcz Godawa przeszkadzał w pochówku urozali? Hernas? Bo była adwentystką dnia siódmego. A czego uczą adwentyści wbrew Biblii? Jakie są podstawowe różnice wiary między katolicyzmem a adwentyzmem? Religia katolicka w dużej mierze oparta jest na tradycji. W katolickim słowniku teologicznym, wydanym w Katowicach w 1998 roku, czytamy: Źródłem poznania objawienia Bożego jest tradycja i pismo święte. Dlaczego Kościołowi Rzymskiemu nie wystarcza pismo święte? Bo uważa, że Biblia nie posiada pełnego objawienia Bożego potrzebnego do zbawienia. Kardynał James Gibbons w swoim dziele Wiara naszych ojców, wydanym w 1917 roku w Nowym Jorku napisał: Reguła wiary lub miarodajny przewodnik do nieba powinien uczyć wszystkich prawd koniecznych do zbawienia. Jednak Pismo Święte nie zawiera tych wszystkich prawd. Samo pismo święte jest niewystarczającym przewodnikiem i rogułą wiary. Nie zawiera wszystkich prawd do zbawienia koniecznych. W dogmatyce katolickiej, wydanej w Poznaniu w 1954 roku, czytamy: Bezsprzecznie pismo święte jest cennym źródłem. Z którego czerpiemy prawdę i wskazania religijno-moralne. Nie zawiera ono jednak wszystkich prawd objawionych. Uzupełnieniem pisma świętego jest tradycja, czyli ustne podanie. Nauka apostolska zaprzecza temu. Apostoł Jan wyznaje, że w swojej Ewangelii. Nie spisał wszystkiego, co czynił Jezus. Gdyby spisał wszystko, co czynił Jezus, to jego Ewangelia byłaby zbyt obszerna, trudno byłoby ją poznać. Popatrzmy na XX rozdział Ewangelii Jana, werset 30. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane. Tej księdze. I 21 rozdział, werset 25. Wiele też innych rzeczy dokonał Jezus, które gdyby miały być spisane jedna po drugiej, mniemam, że i cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać. Apostoł uczy, że chociaż jego Ewangelia nie zawiera wszystkiego o Jezusie, to jednak wystarcza, by uwierzyć w Jezusa ku zbawieniu. W swojej Ewangelii, Jan w XX rozdziale i 31 wersecie zapisał: Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Biblia nie zawiera wszystkich szczegółów historii świętej, ale jest wystarczająca do zbawienia. Apostoł Paweł napisał do Tymoteusza, że Pismo Święte obdarza mądrością potrzebną do zbawienia. Jest przez Boga natchnione i zawiera prawdę konieczną do osiągnięcia życia wiecznego. Spójrzmy na trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza, wersety od 15 po 17. I ponieważ od dzieciństwa znasz pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeśli tradycja jest uzupełnieniem pisma świętego, rodzi się pytanie: gdy tradycja jest zgodna wobec jego nauk, problemu nie ma. Ale co zrobić, gdy tradycja jest przeciwna? I obala przekaz Pisma Świętego, jak to ma miejsce np. w kontekście święcenia Soboty czy Niedzieli. Chrystus i apostołowie nie uczyli tradycji, wskazywali na Biblię jako fundament religii. Kościół przyjął tradycję, bo mu pozwoliła wprowadzić doktryny, których w Biblii nie ma i usprawiedliwia dogmaty niezgodne z wolą Boga. Mając to na uwadze, Biblia ostrzega, aby do katechezy niczego nie dodawać, bo to prowadzi do wypaczeń. Spójrzmy na piątą księgę Mojżesza, czyli Księgę Powtórzonego Prawa, tam rozdział czwarty i przeczytam werset drugi, który brzmi następująco: Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję. I niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. Spójrzmy również na księgę Apokalipsy Świętego Jana, 22 rozdział i werset 18. Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. Dlatego Rosalia Hernas przyjęła Pismo Święte jako najwyższy i jedyny nieomylny autorytet wiary. W 1930 roku w Rejowcu pod hełmem zmarło czteromiesięczne dziecko adwentystów. Ludzie zagrozili, że nie pozwolą je pochować na miejscowym cmentarzu, bo jest sobotnickie. Zrozpaczeni rodzice poszli do proboszcza parafii świętego Jozafata prosić o grób. Ksiądz kanonik Bronisław Zakrzewski odpowiedział, że nic nie poradzi, bo ludzie nie pozwolą. Rodzice udali się na posterunek policji oddelegowany policjant udał się do księdza by pozwolił pochować dziecko. Proboszcz Zakrzewski odmówił i straszył zaburzeniami deklarując że nie chce za nie odpowiadać. Dodał też że on nie miałby nic przeciwko temu, ale ludzie nie pozwolą. Sprawa dotarła do starostwa w Chełmie, które telefonicznie zleciło policji udanie się do księdza kanonika z rozporządzeniem starosty, aby raczył wyznaczyć miejsce na cmentarzu, a nawet oddzielił w jednym końcu cmentarza kawałek ziemi dla adwentystów, żeby w przyszłości nie mieli trudności. Proboszcz wyznaczył miejsce na grób, który niezwłocznie wykopano. Gdy nadszedł kondukt pogrzebowy, Dwum stanął u bramy cmentarza, miotając przekleństwa i groźby, krzycząc: Nie damy pochować! Wtem zjawił się ksiądz kanonik i zmienił swoją decyzję. Zabronił pochowania dziecka w wykopanym już grobie. Polecił wykopać grób na cmentarzu prawosławnym graniczącym z katolickim. Tłum przybierał coraz groźniejszą postawę. Na miejsce przybył oddział policji. Pod jego eskortą odprawiono pogrzeb, wysłuchawszy pieśni, modlitw i kazania, ludzie rozeszli się spokojnie. Kolejną ważną różnicą między Kościołami Adwentystów Dnia Siódmego a rzymskokatolickim jest kwestia dekalogu. Kościół Rzymski zmienił dziesięć bożych przykazań. I naucza wersji dekalogu, której w Piśmie Świętym nie ma. Drugie przykazanie Biblijnego Dekalogu w katolickim przekładzie, tak zwanej Biblii Tysiąclecia, w wydaniu piątym z 2002 roku opatrzonej imprymaturem. I wstępami napisanymi przez Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego brzmi następująco: Jest to księga wyjścia, 20 rozdział, czytam od wersetu czwartego po szósty. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, bo ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który za nieprawość Ojców, każe Synów, do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, okazuje zaś łaskę, aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Drugie przykazanie zakazuje kultu świętych figur i obrazów, który był właściwy starożytnym religiom i występuje w obecnych wierzeniach niechrześcijańskich. Kult świętych figur i obrazów dość wcześnie pojawił się w katolicyzmie, ale ostatecznie został zatwierdzony dopiero w 843 roku. Chrystus, Maria, apostołowie i pierwsi chrześcijanie nie praktykowali kultu świętych figur i obrazów. Jest on grzechem wbrew boli Boga. Kościół, aby wierni nie wiedzieli o jego istnieniu, usunął je ze swego nauczania. Dziesiąte przykazanie biblijnego dekalogu w przekładzie Biblii tysiąclecia brzmi następująco: Księga Wyjścia, 20 rozdział, werset 17. Nie będziesz pożądał domu Twojego bliźniego, nie będziesz pożądał żony bliźniego Twego, ani Jego niewolnika, ani Jego niewolnicy, ani Jego wołu, ani Jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. Po usunięciu drugiego przykazania zostało dziewięć przykazań. Aby zatuszować brak drugiego, i aby zgadzała się liczba dziesięciu, Kościół podzielił dziesiąte przykazanie biblijne na dwa. Dziewiąte w formule katechetycznej brzmi nie pożądaj żony bliźniego Twego, a dziesiąte ani żadnej rzeczy, która jego jest. Parafianie z Rejowca zabronili pochować zmarłe dziecko adwentystów, bo jest sobotnickie. Katolicyzm na mocy tradycji, Święci niedzielę, pierwszy dzień tygodnia. Nigdzie Bóg nie nakazał święcić niedzieli. W Biblii nie znajdziemy ani jednego zapisu potwierdzającego kult niedzieli. W Biblii tysiąclecia czwarte przykazanie brzmi następująco, dwudziesty rozdział od wersetu 8 po jedenasty. Pamiętaj o dniu Szabatu, aby go uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje zajęcia. Dzień za siódmy jest Szabatem Pana Boga Twego. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani Ty sam, ani syn Twój, ani Twoja córka, ani Twój niewolnik, ani Twoja niewolnica. Ani Twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w Twoich bramach. W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień Szabatu i uznał go za święty. Słownik w tejże Biblii tysiąclecia wyjaśnia. Szabat, siódmy dzień tygodnia, sobota, dzień odpoczynku i składania ofiar Bogu. Sobotę święcili Chrystus, Maria, Apostołowie i pierwsi Chrześcijanie. Świat antyczny czcił Niedzielę jako Dzień Słońca. Stąd w języku niemieckim niedziela to Zontag, a angielskim Sunday. W 321 roku cesarz rzymski Konstantyn Wielki wydał edykt, mocą którego niedziela stała się dniem wolnym od pracy. Kościół z czasem zaakceptował edykt Konstantyna i niedziela zajęła w katolicyzmie miejsce soboty. Ponieważ drugie przykazanie biblijnego dekalogu zostało wyrzucone, czwarte nakazujące święcenie soboty. Stało się w katolickiej katechezie trzecim i brzmi: Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Księża, ukrywając faktyczną treść czwartego przykazania, wyjaśniają wiernym, że chodzi tu o niedzielę. Jakim prawem Kościół zmienił przykazania wiecznego i niezmiennego dekalogu? Sam Chrystus orzekł o dekalogu. W Ewangelii Mateusza piątym rozdziale i w wersecie osiemnastym czytamy: Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Pisarz biblijny zapisał, że Bóg osobiście spisał dekalog na kamiennych tablicach. Popatrzmy na Księgę Wyjścia, czyli drugą Księgę Mojżesza, tam rozdział 32 od wersetu 15 po 16. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa. Tablice zapisane z obu stron, z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Tablice te były dziełem Bożym. A pismo było pismem Boga wyrytym na tablicach. Jakim prawem śmiertelny człowiek ośmielił się zmienić przykazania, które Bóg osobiście spisał? Przestrzeganie przykazań jest fundamentem miłości do Boga. Chrystus powiedział następujące słowa, które zostały uwiecznione w czternastym rozdziale Ewangelii Jana i tam w wersecie 15 Brzmią one następująco, czytam je. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Dlatego to przestrzegający biblijnego dekalogu adwentyści z rejowca, których zmarłego dziecka proboszcz nie pozwolił pochować na parafialnym cmentarzu, byli prawdziwymi chrześcijanami. Jeśli ktoś chciałby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału, proszę nas powiadomić, a my wyślemy mailem. Na Facebooku prowadzimy księgarnię wysyłkową zaopatrzoną w literaturę płatną i bezpłatną. Poszperajcie, a jeśli znajdziecie coś dla siebie, zamówcie, a wyślemy pocztą. Dziś polecam dobrą książkę Apokalipsa, dotyczącą proroct Apokalipsy. Odnośnie wydarzeń czasów ostatecznych i bezpłatną książeczkę dla tych, których życie straciło sens, gdy wszystko traci sens. Pozdrawiam i do zobaczenia.